Cześć, witajcie w podcaście Lusienic. Dzisiejszy odcinek to heheszki bułczkowe. Naszym cudownym gościem jest Karolina. Cześć! Karolina na pewno znacie, nie muszę przedstawiać, nasza żakardowa królowa. Z Karoliną... Tak, to jest, przepraszam. Tak, to jest właśnie to określenie, które mnie krępuje. Które jest bardzo miłe, ale mnie krępuje. Znamy się prywatnie, znamy się od jakiegoś czasu. Ja się wczoraj zaczęłam zastanawiać, jak myśmy się poznały. Jedyną rzecz, którą byłam w stanie sobie przypomnieć, to, że byłyśmy obie na Wool Fashion i ty chyba rozmawiałaś z Krystianem i tak przechadzała się, a ja byłam jak taka stokująca dziewczynka i patrzyłam, o Karolina. Nie, to było innym razem, poznałyśmy się na spotkaniu Dziewiarek w Sukre. Tak, to prawda. I wtedy się poznaliśmy na żywo. Tak. A to było już później, więc ja nie mam ja cię stokowałam już wcześniej, ale to spotkanie w Sukre było super, super miłe i do powtórzenia, myślę. Tak, jak najbardziej. Tak, było fajnie. Tak właśnie, miło się z tobą siedziało i rozmawiało. I o, jadło pusznetka. I była jeszcze wtedy Gosia i tak. Weronika na pewno z nami. Tak, była Gosia i Weronika i koleżanka Weroniki, Ewelina. Tak. Tak. A ja dzięki tobie między innymi, bo za drugim razem jak się spotkałyśmy, to poznałyśmy ja poznałam Natalię na sztuki, więc to takie bardzo miłe... A ja jeszcze poznałam z kolei na targach Wool Fashion Gosia. Dziming Jarn nas poznała ze sobą i tak po prostu... Gosia jest bardzo taką osobą... Łączącą, tak. O tak, Gosia jest sobą łączącą, zrzeszającą. Ale w ogóle też bardzo... Z kimś rozmawiałam, że bardzo łatwy próg wejścia jest do społeczności dziewiarskiej, że w sensie, że łatwo jest poznawać nowe dziewiarki i wiele osób narzeka czasem na środowisko dziewiarskie, ale moim zdaniem, z mojego odczucia, są to bardzo miłe osoby, z którymi fajnie się rozmawia. To prawda, szczególnie jakby jest dużo osób, które zaczęło robić na drutach, zainteresowało się w pandemii, wtedy kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach. I potem nagle jak zaczęliśmy wychodzić z domu, się spotykać na żywo, to ma nowy wymiar. Nowy wymiar. Ja też przez malutkie dzieci byłam wycięta bardzo długo z takich towarzyskich aktywności, ale już powoli zaczynam wychodzić do świata. No wyszłaś do świata na druto złoto. Tak, i dzięki Bogu, bo ja wróciłam do domu bardzo komfortowo z druto złoto. Tak. Ostatnim chyba live'ie Magdy Makunki, Magda i Ula, bo tam dziewczyny były właśnie w Szklarskiej Poremie, rozmawiały, że było kilka takich, powiedzmy, fal dziewiarek i mówiły na przestrzeni historycznej też mówiły, że pandemiczne dziergania. Co masz na drutach ostatnio? Co mam na drutach? Mam nawet to ze sobą. Oprócz swetra, który dziergam z włóczki juleczkowej z kalendarza, którego nie mam dzisiaj, ale mam taki sweter. O, i to jest też fajna historia. No z Asią. Tak, tak. Z Asią Rilenką. Tak, Asię pozdrawiamy. Tak, z Asią Rilenką pozdrawiamy. Ja zaczęłam robić sweter z kalendarza od Julki i zaplanowałam sobie, że robię go tylko z kalendarza i jak zaczęłam go dziergać, to nie do końca byłam zadowolona z kolorów, które mi się zaczęły układać. Tak, mimo że je sobie tam poukładałam wcześniej, to coś mi tam nie pasowało. No i potem stwierdziłam, kurczę, no chyba do prucia będzie, no ale jeszcze mam coś takiego, że zanim tak zacznę pruć, to zaczynam robić drugą wersję i zrobiłam drugą wersję, ona mi się dużo bardziej spodobała, ale stwierdziłam, że no kurczę, no muszę odzyskać włóczkę z pierwszego, z pierwszego swetra, żeby go dokończyć, bo tam w kalendarzu Julki są moteczki po 20 gramów ręcznie farbowane. Śliczne. I Ola Saworka nas połączyła z Asią Rilenką. Ola, pozdrawiamy. Tak, Asia mi wysłała brakujące motki z kalendarza i odesłała mój karczek i ona teraz kończy ten sweter. Z tego co wiem, to już ma część żakardową skończoną. Od Julki, u Julki zamówiła część, trochę włóczki na body, gładkie, bo nie będzie robiła kolorowego, tylko w jednym kolorze farbowanym. Dobra, i to była tak mi pierwsza. Przepraszam, Nie, bo, bo macie jakiś mini kal, bo jeszcze się chyba Ewelina z Plotka dołączyła, czy nie? Mamy taki bardzo mini kal, który polega na tym, że ja i Asia robimy ten sam sweter, ale też mamy taki mini kal, który polega na tym, że dziewczyny, które również robią teraz swoje projekty z kalendarza, w tym samym czasie to się jakoś tam
podglądamy. Ale fajnie. Nie, tak, to dzieje z kalendarza juleczkowego. No piękny ten kalendarz juleczkowy. No piękny, nie wiem, bo teraz Julka już zdradziła, co jest w środku, już pokazała zdjęcia, to... No piękne. Tak jak w zeszłym roku żałowałam, to w tym roku już tak mówię, dobra, biorę to. Bierzesz? Tak, biorę, bo nie chcę znowu żałować, mimo że jakby koszt takiego kalendarza jest wysoki, ale z drugiej strony też rozumiem, to jest nakład ogromny pracy. Bardzo duży, tak, nakład pracy, podzielenie, popakowanie, pozwijanie, poukładanie i tak dalej, więc szanuję tą pracę jak najbardziej, ją doceniam. I nie żałuję, i mam nadzieję, że mój sweterek powstanie. Ale tak, trzymamy kciuki. Tak, już zaczęłam robić body, czyli część żakardową też mam skończoną, czyli jest ta część trochę nudniejsza, która pewnie mi się rozciągnie w czasie. Ale włóczki Julki są takie mięciutkie, że to sama przyjemność. Tak, mam nic nie skrzypi. Mam dziecięce sweterki z tej włóczki, tak, i jest. Ketchup się spiera, wszystko się spiera. Mam grubszą, grubaska. Grubaska. Tak, tak. Grubaska. No jak się ketchup spiera, no. Tak, tak. Parówki. Tak, tak, więc się spiera. Tak. A, mówiłaś, dobra, co masz teraz, na drutę? Co mam teraz? Teraz tak bardzo z planem szybkiego skończenia. Mam skarpetkę. Ona jest śliczna. Tak, to jest historia, której może ty jeszcze nie znasz. No to czekamy. Historia tej skarpetki jest taka, że ona na pierwszej wersji nie była taka śliczna dla mnie. I to jest. O, to ci przekażę. A dobra, bo żebym się nie pomylała. Dobra, a najpierw zaczęłam robić. Najpierw zaczęłam robić takie kolorki. I chociaż one są spoko, to dużo mniej mi się to podoba. No nie jest to połączenie, twój tak, nie jest to... To był bardziej mój styl. Tak, ale mi się to mniej spodobało i oczywiście zanim to sprułam, to też lubię sobie porównać, więc zrobiłam drugą i tą już będę kończyć. A to pójdzie do sprucia, żeby odzyskać... Mogę tak zmacać? Tak. Bo dźwiarki macają. Tak, tak, tak. Ale tak, ona tak. Nie jest taka mięciutka. Jest przed praniem. To jest wełna taka z poliamidem, więc jest przed praniem. Myślę, że będzie miękka, ale na pewno nie jest taka... Nie powoduje dyskomfortu przy szyi. No nie, nie, nie. Nie, nie jest taka na przykład, że tak jak niektórzy... Nie ma włoska takiego do gryzienia. Tak, tak. Więc jest taka gładziutka. Ale bardzo fajna, bardzo fajna. No te kolorki to mi się podobają. Nie powiedziałyśmy, co mamy na sobie, jak to powinno się powiedzieć w każdych podcastach, a mamy to samo. Mamy to samo. Mamy to samo. To jest autopromocja. Tak. Autopromocja, ale w najlepszym wykonaniu, ponieważ sweter jest bardzo zacny i bardzo wiele dziewiarek go dzierga. No to jest też dla mnie taka nobilitacja duża i jest mi bardzo, bardzo miło za każdym razem, jak widzę, że rosną te sweterki. I widzę też, że dziewczyny po zrobieniu żakardu mają taki moment, no, że to teraz jest taki łatwiej, wow. Ale nie, że teraz to już nuda. A no, tak. Że teraz to już nuda, że to nie jest wciągający jest ten tak, żakard. Że to jest, to właśnie te elementy są bardzo, bardzo fajne. Tak, no cieszę się, że... A powiedz, jak się nazywają te skarpetki? Tak, jeszcze się nie nazywają. Nie, bo to inne. Będzie nowy wzór, będzie nowy, on powstaje we współpracy z Katia Jarns. A, ten wzór, Katia. Tak, okay, super. I one jeszcze się nie nazywają, ale druga będzie inna i dlatego jakby już się nie mogę doczekać, aż skończę tą pierwszą, żeby już zacząć robić tą drugą. Ale to połączenie, które pokazałeś z granatem i zielenią, tak? No widzisz jednak, tak, no właśnie. Czyli to, po pierwsze to nie jest tak, że jak coś mi się mniej podoba, to że to jest do wywalenia od razu. A po drugie dla tych osób, które też uważają, że to drugie połączenie jest lepsze, to nie znaczy, że jak coś nam nie uda się za pierwszym razem, to że po prostu prójemy i jazda no od tak. Nie ma co tam żałować. Włóczka ma, znaczy włóczka i szczególnie wełna ma tą cudowną właściwość, że można spróć tak. I zreanimować. Tak, włóczki. Wiele włóczek. Tą czapkę zrobiłam całą i spróbowałam ją, bo miałam zły rozmiar. Zanim wyszła mi dobra i też włóczka zniosła to z godnością. Po prostu. Nie no, wygląda super, ale... Już jest dużo, dużo już jest noszona, dużo, dużo. Ja pamiętam, jak ty właśnie w Sukre ją dziergałaś przed świętami, się spotkały. Tak. Mogłam dziergać tą, albo mogłam dziergać inną, bo zrobiłam z 10. Wydaje mi się, że pamiętam ten kolor, bo a, wiesz, no to ja mogłam. Pamiętam kolor. Tak, tak. Mogłam tą. Znaczy, różowa zrobiłam dwie. Więc mogłam tą albo no pewnie tą. Ale jest przekonujące, bo ja sobie wydzielałam z waka zieloną czapkę, mniej więcej na takie druty i noszę, ale z Weird Knitters, The Wool.
Ale to jest takie... Mięciusia. Nawet nie wiem, czy mięciusia, ale czuć wełnę bardziej, że tak powiem. To ci oddaję. Zapamiętałam ten kolor, bo pomyślałam taki kolor, który... że jest fajny, landrynkowy taki. No tak, tak, landrynkowy. To jest nowe. Jakie zaczęłaś, jak zaczynasz, jakim... No, zaczęciem. Dobra, ja zaczynam większość projektów, mm-hmm. tak jakby, jeśli we wzorze jest napisane inaczej, to wtedy tym klasycznym long tail cast on i jeszcze na dwa druty, czyli trzymam sobie druty równolegle i w ten sposób, okay. czyli long tail cast on over to needles i mm-hmm. wtedy i ten brzeg jest taki. I jeszcze często przy łączeniu w okrążenie zaczynam dziergać tak jakby w drugą stronę. A, okay. Czyli, że to jest, to wychodzi na prawej stronie, a to wychodzi na lewej stronie. To ładniej wychodzi ta... ta... To się komu podoba, bo mi się obie strony podobają. Mm-hmm. Ja też nie jestem... Nie zwracam uwagi na wykończenia. Nie jestem taka, mm-hmm. jak dziewczyny robią taki super tubulary. Tutaj... To, znaczy to akurat jeszcze tubulary robię, ale jak ktoś robi, że tutaj tak konkretnie, tak... Tu oczka, takie tu oczka, mi się to bardzo podoba, te takie super wykończone ściągacze w jakiś taki konkretny sposób, tu jakieś takie smaczki, niuanse i tak dalej. Ja, mi się to bardzo podoba, ale ja jestem taka trochę, nie wiem, leniwa to złe słowo, ale taka, tak chcę szybko skończyć, chcę szybko zrobić, więc wybieram najczęściej najprostsze rozwiązania i takie najszybsze i takie, jest to... Bardzo mi się podobają te rzeczy, ale sama ich rzadko stosuję. Jakieś takie rozpoczęcia, które wymagają więcej, są bardziej czasochłonne, a ja tak, ja chcę szybko. Kiedyś słuchałam rozmowy z Max Deniter, on robi też takie, tylko takie zwierzątkowe różne. On też mówił, że zawsze używa long tail cast on, bo ten sposób zna, lubi i okej. Okay. To mam tak samo. Ja też tak miałam z long tail cast on, ale wczoraj nauczyłam się German Twisted Cast. A te skarpetki tak zaczynałam. Tak? Właśnie, ale też na dwa druty. Tak? Okej. To zrobiłam, żeby... I pomyślałam, dobra, chyba będę ten używać, bo jest naprawdę taki fajny, rozciągliwy. To ja właśnie przy tych skarpetkach... A można zobaczyć? Można. Dobra. A tu można sobie porównać. To ja może dla pokażę mnie... bliżej. Nie wiem, czy widać, czy nas złapie, pewnie może być za dużo. No nic, może zobaczymy. Tak. Teraz testuję to przy tych skarpetkach. O, jakie tu masz fajne skarpecie. To są męskie skarpetki. No tak. Taka księżniczka, powiedzmy, reserka, jakby coś, ale super, piękne. Piękne. Bardzo lubię te takie właśnie kolorowe tyły podwójne. Chyba dłużej są, można je używać tak. W tym sensie, że nie zdzierają się tak. Tak, to prawda, że skarpetki żakardowe, które mają też żakardową piętę i żakardowe palce, dłużej się nosi. Mhm. A to co to jest za projekt? Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy, które po prostu są męskie wódka fabel w męskiej wersji, więc wyglądają może trochę... Ja wiem, że wiele dziewczyn uczy się na Easy Peasy. Ja ściągnęłam swój pierwszy żakardowy wzór ja i to było Easy Peasy. Tak, mam komin, który jest takim jakby początkiem początków. Jakby ja tak sugeruję, polecam, zachęcam, że jak ktoś chce spróbować żakardów, to żeby sobie pobrał ten wzór, on jest za darmo. I jest to... A z jakiej to jest łuczki? To jest Drops Nepal Biała i Drops Big Delight kolorowa i ona chyba już jest wycofana, a już jest możliwe, bo coś się z Delightem chyba wycofują. Delight. Tak, a to był Big Delight, czyli taka grubsza wersja. Okej. Fajne. I czapka mam też taką. No właśnie, dla mnie to jest taki twój, to są dla mnie twoje flagowe wzory i zawsze cię kojarzę, że to jest biel. Tak. W połączeniu z jakimś kolorem kontrastowym. Bo to jest bezpieczne, i to mi się podoba i jakby łatwo jest. Jakby dużo osób pisze do mnie, co jest bardzo miło, że ja tak super dobieram kolory, ale często mówię, hej, ja wybieram często po prostu biały z jakimś kolorem i to wychodzi zawsze super. Albo jak coś połączyć, ktoś się mnie pyta, ja mówię, to weź biały i jakiś tam kolor, będziesz zadowolona. Ale u ciebie to jest bardzo konsekwentne, w sensie, że tak jak patrzy się na przykład na twoją, jak to się nazywa? No, twój Instagram, przepraszam, ale twoją ścianę na Instagramie, no to
to, że jest to zawsze biały kolor, to tak buduje tą właśnie konsekwencję i taki tak. Twój no styl. Nie, to tak, podoba mi się to, dlatego tak robię, nie mam na to monopolu i na pewno nie wymyśliłam tego, żeby połączyć biały z jakimś kolorem. Ale też wydaje mi się, że bezpieczne rozwiązania są o tyle dobre, że niektóre z rozwiązania bezpieczne są takie ponadczasowe. Ja wczoraj oglądałam bardzo fajny podcast Retro Klot. Ona szyje, dzierga i ma zaplecze takie, że studiowała kostiumografię i szyje rzeczy i mówiła o takim zaszywaniu, które jest widoczne. I mówiła o tym, że ona z zasady uwielbia właśnie jak się zaszywa. Ale mówisz o cerowaniu. Cerowaniu, tak, no właśnie. Tak, mending. Tak, wypadło mi słowo. Widzisz? Tak, jak się ceruje tak, że widać. Ona uwielbia cerowanie i właśnie odzyskiwanie tkanin, ale to cerowanie widoczne takie, visible mending, to jakby do niej to nie przemawia, bo jej się to kojarzy z takim teatrem pantomimy i takimi różnymi rzeczami. Więc, dlaczego to nawiązuje do tego, że mówiła, że ona lubi klasyczne rozwiązania i pewne, bo to jest zawsze nieprzemijające, więc to też jest takie połączenie, że biel się zawsze broni. Tak, to prawda, ale ja też lubię bardzo kolorowe rzeczy i tak sobie łączę, że różowa czapka z czymś może niebieskim, zielonym, trochę. Ja po prostu lubię te kolory i nie wiem, czy zawsze dobrze w nich wyglądam albo najlepiej. Tak się śmieszę, że to jest wszystko takie po prostu w kolorze cyrku, że to nie jest tak, że no nie, są beżowe albo coś tam. Tak, ale jednak jest to wszystko bardzo, bardzo... spójne. Bardzo kolorowe. Mm-hmm. Bardzo kolorowe i nie zawsze spójne, ale jeśli coś będzie, no nie wiem, i takie, i to też moim zdaniem wygląda fajnie, tak jak była taka no, czapka i taki wygląda. Komin, tak? W takich połączeniach kolorów. To jest bardzo kolorowe, ale przez to, że tam jest ten wspólny mianownik w postaci białej włóczki. No, wszystko się zgadza. Przecież do tej twojej różowej czapki ten komin idealnie. Tak, ja noszę ten komin z tą czapą. On już jest taki trochę znoszony, bo noszę go już, już długo i często go sobie tak jakby tutaj lubię przy szyi tu masz cieplutko, wywinąć i z milutką, bo to jest merynosek od środka. No, taki komin gruby, tak jak jest dzisiaj, że jest zimno. Tak, tak. Czyli mi dzisiaj nie jest zimno, ale właśnie na taką chustę, żeby się tak owinąć. Co trzeba powiedzieć o Niko, i bo dedykowaną włóczką do Niko jest Gabo. To ona jest bardzo ciepła. Ja chodzę w rozpiętej kurtce przez pół zimy i mi jest cieplutko w tym Gabo. Jest, bo on jeszcze... Ty też masz Gabo? Tak, tak. A, to zmacam twoje? No tak, tak. A moje jest jakieś bardziej takie fluffy, zobacz. Rzeczywiście. Ciekawe, czy to od koloru zależy. Nawet też ma więcej włoska, tak. A nie, goliło. Bo ja mam dużo włoska. Może ja zmachaciłam bardziej. Ciekawa. Ja mój goliłam ostatnio. Ja też. Ale ja chyba ostatniej. Chociaż jak widać niedokładnie, no bo ja jestem niedokładna. Czekaj, ja 2 dni temu goliłam. No to ja dawniej. Ale niedokładnie, na przykład przy ściągaczach. Ja nie umiem ściągaczów golić. O, bo to trzeba woli. No jestem niecierpliwa. Ja też. Opowiedz w ogóle, jak się masz ostatnio, bo w twoim dziewiarskim życiu kupa rzeczy się dzieje. Kupa rzeczy się dzieje. Ostatnio to jest ile? Ile chcesz? Ile chcę. Robię na drutach. To bardzo dobrze. Tak, to bardzo dobrze. Nie wiem, już o co. To jest tak o szerokie pytanie, że... Czekaj, to już się wykaszla. To powiedz, jakie masz plany w takim razie na 2023. Dobra, moje plany na 2023 są takie, żeby się może trochę nie rozwlekać z projektami, bo mam taką tendencję do tego, że zacznę jedną rzecz i później zanim skończę, to zacznę już następną i później następną, bo nowe rzeczy są ekscytujące. I w 2023 chciałabym bardziej się skupić na robieniu projektu od początku do końca, łącznie z tym, że zrobię, później chciałabym, żeby powstała instrukcja, wzór dziewiarski i potem zaczynam kolejną rzecz. Na pewno nie uda mi się to na 100%, bo jednak robienie na drutach to jest też bardzo duża przyjemność dla mnie. I to jest taka strefa komfortu, czyli jeśli coś trudniejszego się dzieje tak dookoła, to potrzebuję tego, a czasami jak mam w jakimś projekcie coś, że muszę się więcej zastanowić, więc wtedy najłatwiej jest zacząć nowe skarpetki. No to prawda. Tak, że, a jest bardzo silna potrzeba we mnie robienia na drutach w danym momencie, ale niekoniecznie tego, co akurat mam na drutach.
Ale mi się wydaje, że to bardzo pobudza kreatywność, w sensie takie odłożenie na chwilę i też mi to daje po prostu dystans. Trochę patrzę na to jak na projekty graficzne, że czasem za długo na coś patrzę i potrzebuję się na chwilę oderwać, żeby po prostu mieć inne spojrzenia. Tak, tak to wydaje, na pewno też. Że po to mam 10 tysięcy projektów. Albo jak właśnie wątpliwości, co dalej? Mm-hmm. Czy jest na przykład taka decyzja przed próciem, to też nie zawsze podejmuję ją taką natychmiast. Mm-hmm. Dobra, to próję, tylko właśnie odkładam na jakiś czas i to, nie wiem, zacznę coś nowego i wtedy zobaczę, co zrobię. Ale ja bardzo, bardzo dużo próję. Bardzo, tak? Bardzo dużo próję. A to ciekawe. Jak robię, bo nie zawsze to widać, ale coś zacznę i tak sobie myślę, które z tych projektów. To było prute. To było prute, tak, kilka razy czapka była pruta. To jest miłe, przepraszam. Bo to jest tak Eco Baby Brush od Gava Wool. I to było prute raz ze względu na rozmiar, czyli tam dotąd, potem zakończenie wyprałam, tą czapkę zrobiłam, skończyłam i jednak po dodaniu pomponu nie układała się dobrze ta czapka, więc wywaliłam pompon, sprułam zakończenie, zmieniłam projekt, dorobiłam i jest od nowa. Czyli ta czapka zaliczała prucie. Fajna jest ta czapka. Ta czapka zaliczała prucie w całości. Ten komin zaliczał prucie początku. Jakby wszystkie rzeczy, które robię, zaliczyłam prucie. Ale to jest taka chyba frakcja, bo Julka też mówi, że dużo pruje. Ja pruję. Ja podliczyłam, że w tym roku zaczęłam 20 projektów, ale wiele projektów już nie policzyłam. Zostało chyba 7? 8? Więc tak. Większość totalnie. Może są osoby, które. Na pewno są osoby, które od strzała coś robią, czyli siadam i robię od początku do końca. Wcześniej sobie wszystko tak idealnie, dokładnie wyliczę, że na 100% wiedzą, że będzie dobrze. To ja nie. To nie. Nie, to chyba życie dziewiarskie polega na wróciu. Tak. Jak to w życiu. Ale zaczęłaś mówić o tych skarpetkach, a że popłynęłyśmy. Tak, bo się zastanawiam, czy. Tu akurat to już dawno ja robiłam, więc nie wiem. O tych skarpetkach, co. Że męskie. Nie, no po prostu męskie skarpetki, tylko mało noszone albo nie noszone. Jeszcze dlatego je tak. Tak, dlatego mogłam je tutaj. Czy masz jakieś rady co do męskich skarpetek lub kobiecych większych? Bo ja muszę wycierkać prezenty świąteczne sprzed 2 lat i mam rozmiar, wiem, że są rozmiary 41-42, ale trochę nie wiem, jak się wstrzelić w rozmiar. W ilości oczek 64 starczy, myślisz? Ale ja tak mało dziergam gładkich skarpetek, to będą gładkie czy żakardowe? Życie nie powiem. 64 wydaje mi się na oko, że ok. Chyba muszę ściągaczem się rozciągnie. Bo ja... tu jest chyba 80 oczek. A. Ale bo to jest... Żakard. Żakard i zawsze tam jest kilka oczek więcej niż gładkim. Okay. Mój rozmiar skarpetek, który ja noszę, mam rozmiar stopy 37. I zazwyczaj robię dla siebie skarpetki na 66 oczek. Aha, 66. Ale 60 też są dla mnie dobre i... Ale ja też robię na drutach 3 mm żakard najczęściej. Teraz te skarpetki robię na drutach 2,5 i mam 72 oczka dla siebie. Okej. Okay. Na rozmiar stopy 37. Okej, okay, to ciekawe, bo jakoś zawsze myślałam, że 64 to jest taka standardowa ilość oczek. Tak, ale chyba przy skarpetkach gładkich. Tak. Albo no, nawet widzisz, 54, tak. Okay. Jest mniej elastyczny, więc jakby tego luzu jest mniej, ale też dzianina jest sztywniejsza, czyli nawet jeśli ta skarpetka będzie odrobinę luźniejsza w cholewce, to nie będzie tak spływać ze stopy. Okay, jak zrobisz skarpetkę kalejącą, tak, taką zwykłą, znaczy jednokolorową, gładkim ściekiem skarpetkę, i ona będzie trochę za luźna, to ona będzie tutaj spływać tak jakby. A dzienna żakardowa ma taką troszeczkę swoją sztywność. Nie musi być to tak super sztywno. W ogóle skarpetki robione na drutach w odczuciu, w noszeniu z mojego doświadczenia wynika, że są luźniejsze niż skarpetki takie sklepowe, ale jak kupisz sobie skarpetki takie, nie wiem, jakieś tam bawełniane z dodatkiem, one zawsze mają, to później, na przykład ja wokół kostki mam taki odciśnięty pasek, że one jednak nie zaciskają. A skarpetki takie robione na drutach? Nigdy nie. Nigdy? I trzeba się przyzwyczaić trochę do tego, że one są luźniejsze. Znaczy można też sobie, wiadomo, tam dostosować. Ale one nigdy nie będą takie przylegające. Tak, tak. No bo też mi się wydaje, że dlatego, że nitka jest dużo grubsza w porównaniu z takimi dzieninowymi. Znaczy
tkaniną taką tkaną, rozumiem, tak, na maszynach. No. Poza tym z reguły w tych skarpetkach, które kupujemy, nawet jeśli one w stopie są jakieś takie, nie wiem, grubsze, pluszowe skarpetki, mm-hmm, w stopie są luźniejsze, to one wokół tej kostki mają dodatkowe żyłki, które powodują, że one tak to mocno prawda zaciskają, dlatego ta skarpetka ci nie spada. To prawda. No w sumie to też można sobie dodać takie żyłki. Można, to prawda. Można tutaj w ściągaczu robić, są takie gumeczki. Albo zrobić po prostu mniejszymi drutami, ale to nawet zależy kto ja co. Robię mniejszymi drutami, ale tak? To zawsze i tak jest. Rozciąga się. Bo to nigdy nie jest tak bardzo obcisłe. A widzisz. Bo to nie chodzi o to, czy tam się rozciąga, czy nie, ale nie jest tak bardzo. Zresztą ściągacze też w swetrach nie są takie, nie tak, nie. No to prawda. Nie są takie. Chociaż z przekręconych oczek, jak się robi tymi ściągaczami, to wychodzi znaczy, tak, to wiadomo, że możesz tak jakby sobie tak ciasno no zrobić też. Dużo. A powiedz, czy robisz gładką tkaninę luźniej niż żakard? Trochę może luźniej, w kierunku tak z... Aha, bo ja mam ten problem. Teraz się zastanawiam. Ilość okrążeń na 10 cm wychodzi mi większa przy gładkiej dzianinie, ale ja dziergam raczej luźno, więc albo wybieram mniejszy rozmiar drutów, albo po prostu tak dziergam trochę ciaśniej. Tak bardziej, ale przy przerabianiu jedną nitką to łatwiej jest nad tym zapanować. Teraz troszeczkę będę ciaśniej przerabiać. Bo widzisz, ja robię dużo luźniej żakardy, po dwóch swetrach się zorientowałam, niż gładką tkaninę. I próbuję nad tym zapanować. No to albo inny rozmiar drutów, żeby ci to pasowało. Mniejszy to już jest to na to już jest super. To już jest super no krok. Tak. Po prostu wybierasz sobie taki rozmiar drutów, żeby ci się przyjemnie dziergało. To najważniejsze jest. Oczywiście zaplanowałyśmy sobie z Karoliną jakiś tam zestaw pytań. Oczywiście go nie używamy, ale jednym z pytań, o które cię chciałam zapytać. Kiedyś bardzo ciekawie rozmawiałyśmy o kolorze dominującym w żakartach. Że oglądałam podcast, wiele z was pewnie też ogląda podcast Arna i Carlos, którzy mówili, że nie ma czegoś takiego jak color domination, czyli dominacja kolorów. I na spotkaniu właśnie z Gosią Karolina mówiła, że to nieprawda. Ja wtedy się zastanawiam, jak to nieprawda. Ale jak zaczęłam przerabiać, myślę, że masz rację. Opowiesz nam coś o tym. Tak, od czego zacząć? To tak, od opinii. Moim zdaniem jest coś takiego jak kolor dominujący w ten sposób. I teraz tak, na czym to dokładnie polega? Jak przerabiamy żakardem, to jedna nitka, ją trzymamy bardziej po lewej stronie, a drugą bardziej po prawej stronie, trzymając. I przerabiając w ten sposób, oczko z jednej włóczki jest minimalnie większe, bo niteczka z tyłu jest minimalnie krótsza. I teraz tak, o widzisz, żałuję, że nie wzięłam jakichś takich projektów, które mają inny kolor dominujący niż biały, ponieważ w tyłku mnie... Czekaj, mogę ci pokazać na moim, ale pewnie to nie jest, bo ja mam odwrotnie zrobiłam. Ja mam tutaj odwrotnie też. Dobra, to, o właśnie. Ale to nie będzie widać... Ja mogę się rozebrać na kamerze. Ale mamy, bo mamy inne kolory. Inaczej. I najlepiej byłoby widać, jakby pół była zrobiona tak, a pół była zrobiona tak. Szybko nabieramy oczka. Wracając do tematu. I tutaj w tym projekcie kolorem dominującym był kolor biały. I oczka białe są ciut większe niż oczka kolorowe. I tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale widać to w takim ogólnym wrażeniu dzianiny. I jeśli miałabym obok komin, który byłby zrobiony z tych samych kolorów, ale kolorem dominującym byłby kolorowy, to wzór byłby minimalnie większy. To widać wtedy, kiedy na przykład pół byłaby zrobiona inaczej projektu, albo drugi projekt taki sam zrobiony odwrotnie. I po lewej stronie widać to w ten sposób, że ten komin w ogólnym wrażeniu jest bardziej różowy niż biały, czyli więcej różowej niteczki widzimy po lewej stronie niż niteczki białej. Jeśli miałabym drugi komin zrobiony w odwrotnych kolorach, to komin byłby we wrażeniu tutaj bardziej biały, tak. Jakby co jest istotne, raz, że który kolor wybrać jako dominujący. Ja najczęściej wybieram biały i polega to na tym, że nitkę białą, włóczkę białą trzymam bardziej po lewej stronie niż drugi kolor. Czyli od serca. Od serca. I to nie ma znaczenia, czy przerabiamy trzymając obie nitki na lewym palcu, czy jedną na lewym palcu, a drugą po angielsku. To jakby już nie ma znaczenia, ważne, żeby jedną trzymać po lewej stronie. Ja tutaj sobie trzymam przy bioderku, albo na podłodze, albo na kanapie ten motek. I dlaczego to jest istotne? To jakby
mniej istotne jest, który kolor wybierzemy jako dominujący. Jeśli mamy tego świadomość, to będziemy widzieć, jak będzie wyglądał wzór. Ale ważniejsze jest to, że jeśli ja się pomylę w połowie projektu i na przykład zrobię kilka okrążeń, zamieniając kolory, to będzie to wyglądało jako nierówność. Tak. To będzie widać jako niby jest dobrze, ale coś mi nie pasuje. Ja mogę tutaj powiem, że wy pewnie tego nie zobaczycie, ale troszkę widać, że jakby bardziej wklęsłe reliefowe są te, tak patrząc z boku, jak patrzę na Karolinę, że to nie jest równa tkanina, tylko te kolorowe elementy są jednak bardziej wciśnięte do tyłu trochę. Może jest to takie... Ja widzę to tak. Takie wrażenie. To bardzo też widać na paskach, na takim wzorze, że jak przymrużymy oczy, to jest bardziej białe niż granatowe. Więcej jest białego niż granatowego, gdzie tak naprawdę białych oczek jest tyle samo. Na tych paskach widać, że one są minimalnie większe, bo kolorem dominującym też jest biały. I ja najczęściej wybierałam bardzo, bardzo dawno temu biały, bo było mi to łatwo zapamiętać, że najjaśniejszy kolor jest u mnie po lewej stronie. I wtedy, jeśli odłożę projekt na godzinę lub tydzień lub miesiąc, to wiem później, jaki kolor wziąć. A jak już jest się bardziej doświadczoną dziewiarką, to można spojrzeć sobie na te niteczki po lewej stronie i zobaczyć, jak one się układają, bo tutaj niteczki po lewej stronie, niteczki kolorowe, czyli kolor niedominujący, są odrobinę dłuższe. No po właśnie, lewej stronie, przez to oczko jest mniejsze. Przepraszam, jest, różni się. Różni się. Minimalnie to zużycie się różni. Miałam taki kocyk kardu dwustronnego. Pamiętam. Gwiazdki, taki granatowo-biały. I tam kolorem dominującym też był. Zawsze trzymałam kolor biały jako kolor dominujący. I to jakby widać, że ten kocyk jest bielszy po obu stronach, czyli że gwiazdki białe po białej stronie są większe niż gwiazdki granatowe po drugiej stronie, czyli na granatowym tle białe gwiazdki są większe niż granatowe gwiazdki na białym tle. To widać nawet jak mam takie zdjęcie, że jedna i druga strona, to widać w takim ogólnym wrażeniu. A czy to nie jest takie... I białej, przepraszam, i białej włóczki zużyłem więcej. A, czy to nie jest też taka iluzja, jak to są często, ja mam tutaj taką książkę graficzną, że są pokazane dwa wykresy, jedna strzałka czarna jest większa, druga mniejsza w zależności od, na którym tle kontrastowym jest, czy jeżeli jest czarno na białym albo biało na czarnym. Jeśli różni się zużycie, to tak, na pewno masz rację, że to jest po prostu inaczej się układają nitki i inaczej jest, no inaczej jest wiele rzeczy. Jakbym miała, no właśnie nie mam, ale skarpetki byłyby zrobione dwie z tego samego wzoru, ale odwrócony byłby kolor dominujący i nie byłby to biały, granatowy, to byłoby to widać. Te skarpetki byłyby takie same, ale coś byłoby inaczej. A masz problem z farbowaniem? Że ci podfarbowuje biały kolor? Coś tam mi podfarbowało, ale to była troszeczkę moja nieuwaga. Polegało to na tym, że wybiorę to w takiej najmniejszej możliwej ilości wody, wymoczę to i tak zostawię. I skarpetki, że mi paluszki tak lekko zafarbowały, ale teraz już nauczona tym doświadczeniem, wiem, żeby dać dużo więcej wody, niż się wydaje, że jest potrzeba do wyprania tej rzeczy, czyli na przykład do skarpetek. Napełniam umywalkę, daję płyn i wkładam je i jak trzeba to płuczę, czyli wyjmuję, wlewam nową wodę czystą i płuczę, a swetry blokuję w wannie, żeby... O. Czyli wkładam, znaczy blokuję, no piorę w wannie, czyli nalewam więcej wody, bo w umywalce, jeśli jest biały kolor i włóczka, która zafarbuje, a z tego co wiem, to każda włóczka naturalna w jakimś stopniu może puszczać kolor, że chyba technologicznie nie da się tego tak zrobić, żeby na 1000% nigdy nic nie puściło koloru. I pytanie, czy ten drugi kolor to przyjmie, czy nie, a jeśli wody będzie więcej, czyli ta nawet powiedzmy, że czerwona to jest taki, który pewnie każdy będzie farbował, z każdej włóczki, z każdej partii, jakiś granatowy. Tak. Jeśli wody będzie dużo i nawet puści kolor, to ta biała włóczka nie będzie miała tak dużo tego barwnika do przyjęcia. Czyli radą na to jest dużo wody i płukanie. A używasz takich chusteczek wyciągających? Do prania ręcznego nie pomyślałam o tym. A używasz, się sprawdzają? Tak. Ja używałam, bo farbowałam sama jakąś taką włóczkę,
Alizę, pierwsze zakupy, straszne kolory. I potem farbowałam z innymi rzeczami i tak, uprałam ją, akurat to w pralce prałam, więc uprałam z chusteczką i bardzo pomogło, cała chusteczka była fioletowa. I też wiem, że dziewiarki to robią właśnie przy kontrastowych i szczerwieniu kolorach, w sensie, no, że... No, to z czerwienią to warto. A jeszcze jest coś takiego, że czasami włochate włóczki, to nie jest tyle, że ona zafarbowała, tylko w dzieninie żakardowej włoski czerwone, tak jakby w czasie prania czy coś, jak one się tak rozluźnią w czasie prania, potem się ułożą w czasie tam wyciskania i suszenia i te włoski czerwone na przykład ułożą się na włoskach białych troszeczkę i to będzie dawało takie wrażenie takiego, nie do końca, to nie jest zafarbowanie, tylko że jednak coś tam się mieszania takiego, tak. Ale to jest... Ja miałam to jest cecha naturalnych włóczek z włoskiem. Tak, przepraszam, bo ja wchodzę w słowo i przepraszam, że weszłam ci w słowo, ale jak goliłam ten sweter, to zauważyłam, że faktycznie czerwień tak trochę przychodzi na te niższe oczka. Robi się fiolecik, oczywiście. U mnie też jest taka mgiełka w sumie trochę. Tak. Z białego. A w czym pierzesz okalan? I teraz tak, włóczki, które w założeniu mają wełnę. W sobie. Ach, ty wrzucałaś o sołku. Dzięki tobie znam sołk. Staram się, ale to nie jest też tak, że na 100%. Ale włóczki wełniane biorę w okolanie, które ma lanolinę w sobie, żeby jakby poprawiać właściwości wełny, a włóczki, które mają alpakę, bo biorę w tym sołku, który nie ma lanoliny, jest... Oczywiście można też prać w nim wełnę i też jak wybierzemy alpakę w płynie z lanoliną, to też się nic nie stanie, ale jakby mając w swojej szafce w łazience te dwa płyny, wybieram płyn z lanoliną do wełny i płyn, który nie ma lanoliny, ale jest właśnie do też takich włóczek naturalnych, do alpaki. Właśnie dzięki tobie poznałam sołk, a teraz też się zastanawiam nad różnymi rozwiązaniami, bo wiem, że też chyba u Magdy Makunki jest też jakiś płyn letlopi, w sensie istaksu, taki do tych islandzkich wełenek, więc to jest ciekawe. I Maja Forestniter też mi opowiadała, że w jakimś takim bardzo delikatnym mydle ekologicznym pierze, więc ja... To też są takie. Znaczy ja bardzo mam bardzo dużo rzeczy robionych na drutach i jakby przez to, że tych rzeczy wymienionych nie trzeba prać po jednym założeniu, to moim zdaniem one są bardzo wydajne. I nawet jeśli ta butelka kosztuje 50 czy 70 zł, to to nie jest na miesiąc, że mi to starczy na miesiąc, tylko to jest na długie miesiące mi starcza ta... Tak, tak. A jeśli ma się, jeśli już człowiek tak zainwestuje i sobie pozwoli na te dwa płyny, to nawet przy tym, że jak... Tego też nie używa się dużo, tylko odrobinkę, szczególnie do prania ręcznego, do prania... Pracy więcej tego schodzi troszeczkę. Tak, aczkolwiek w różnych dyskusjach z różnymi dziewczynami słyszałam i też po sobie to widzę, że okalan podfarbia. W sensie, że dzięki przez to, że lanolina ma, dobrze, nie wiem czy dobrze mówię, ale że też ma tłuszcz i to rozpuszcza trochę pigment, ja zauważyłam po kilku swoich sweterach, że tak, że w okalanie puszcza. Tak, może, ale to jakby... Nie, jest tego to straszne. Tak? Tym się kieruje, tą... Mi puszcza, ale i tak używam. Można dodać chusteczki. Tak, mówisz, ma sens. To nie ja wymyśliłam, to Ula wymyśliła. Bo chyba Ula Unka i Krysia Christabella na Discordzie, podczas któregoś spotkania Krysia powiedziała, że jej jeden sweterek właśnie podfarbował żółty, podfarbował kolor. Tutaj, znaczy z innego podfarbował. No i dziewczyny się zaczęły zastanawiać i właśnie bardzo wielu osobom podfarbował. To dla mnie duża ilość wody to jest taki... A to też taki, jest. No. Taki klucz, który powoduje, że nawet jak coś wypuści, no to jest mniejsze stężenie barwnika w wodzie do wyłapania przez białą włóczkę. Kiedyś bardzo ciekawie rozmawiałyśmy o tym, na ostatnim chyba spotkaniu właśnie w Cukrę, o tym, że dużo wiedzy czerpałaś z blogów i też ten temat się pojawił w innych dyskusjach. Okej, czyli zanim ja zorientowałam się, że jest piękna dziewiarska społeczność na Instagramie, do której tam dołączyłam już prawie 6 lat temu, więc kupę jestem dinozaurem, to czerpałam wiedzę, inspirację na temat tego takiego świata dziewiarskiego, że są wzory, które można kupować, że to nie kończy się na gazetkach albo na jakichś tam gdzieś w internecie wrzuconych, tylko że mogę kupić zaprojektowanego przez inną dziewiarkę, która jest jakby nieanonimową osobą, że mogę kupić wzór, że są włóczki ręcznie farbowane, że są włóczki
wełniane, z alpaki, z jaka, z jedwabiem, że to nie jest tylko, nie ograniczam się tylko do pasmanterii osiedlowej, w której... Ty masz fajną pasmanterię osiedlową. Tak, to już teraz, ale jakby mieszkałam na Ochocie z dawno temu, to miałam osiedlową pasmanterię, taką typową, czyli 100% akryl, ewentualnie jak coś lepszego, to 20% wełny. Dobra, ale do brzegu. Co chodzi? I zorientowałam się, że są blogi dziewiarskie, większość z nich, które śledziłam, były na blogspocie, czyli jakiś tam adres. Ja je śledziłam z 10 albo więcej lat temu pewnie. Właśnie dziewczyny myślę, też że tak kilkanaście mówiłam. Lat temu śledziłam i są osoby, które przyniosły się na Instagram i jakby to była dla mnie super inspiracja, super kopalnia. Dużo się nauczyłam, dużo się dowiedziałam, bo tam już jakby wcześniej sobie tylko coś tam robiłam na drutach, a potem się okazało, że jest masa osób, które robi w internecie na drutach. Dobra, kilka wymienić pewnie, tak? Tak, które też, pamiętam. Ale chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że może z blogami, bo Instagram to jest wrzucanie ładnych zdjęć i opisów, które nie wszyscy czytają oczywiście, a jednak blog jest taką dłuższą formą wypowiedzi, trochę jak właśnie wideo, więc można trochę więcej wiedzy przemycić i to jest fajne, że jest cały jakby kontekst tego. I to ja nie jestem trochę pandemiczną, to znaczy ja zaczęłam szydełkować przed pandemią z 2 lata, ale za druty się zabrałam w pandemii. Więc ja nie byłam w tej erze blogów, chociaż blog Marzeny Kołaczek to tak. Wełniana myszka. Chmurka to była nazwa sklepu Marzenki, której już nie ma, dobra, a to blog się nazywał Wełniane Myśli. To ja chyba byłam w obu, ale wtedy jeszcze w ogóle nie ogarniałam, kto jest kim. Ale tak, to opowiedz o twoich ulubionych. Dobra, moja ulubiona, to już wspomniana Marzenka Kołaczek, która piękne, romantyczne swetry. To jest, tak. Ja tak myślę, 2 projekty Marzenki na pewno przerobiłam. Pewnie mam więcej w bibliotece, coś tam czeka. I to był blog Wełniane Myśli, no kopalnia inspiracji, pięknych zdjęć, bo ja wtedy się zobaczyłam, że dziewczyny głównie ze swoimi tam partnerami, chłopakami, przyjaciółkami, kimś tam wychodzą na spacer, żeby robić zdjęcia. I to było dla mnie też takie, aha, czyli ja biorę, pożyczam aparat, biorę wtedy mojego chłopaka, idziemy i on mi robi zdjęcia swetra, które zrobiłam. I później piszę post na blogu, że zrobiłam taki sweter z tego wzoru, taka włóczka i cały jakiś tam, cała taka historia powstawania tego swetra, więc te wpisy, tak jak mówisz, były dłuższe, czyli Marzenka Kołaczek była Asia Janeczek, z tego co dobrze pamiętam, a Azja Nic, taki blog, teraz Asia jest mniej aktywna, już ma konto na Instagramie i też 2 swetry według jej projektu zrobiłam. I bardzo je lubiłam, teraz zmienił mi się trochę rozmiar, więc chyba się niekoniecznie w nie zmieszczę, ale tak, były takie. Monika Nyka, która teraz ma nazwę profilu na Instagramie Rude Druty, miała blog Creative Paru Paro, blogspot, taki to też piękne rzeczy wrzucała zawsze. O tak, ona ma takie, ma bardzo pogodną twarz i pogodne te zdjęcia są zawsze takie miłe do oglądania. Tak, więc jakby lata temu Monikę tak samo śledziłam. Niech pomyślę, bo tych blogów, które tak śledziłam regularnie, było bardzo dużo. O, mamy przecież Agnieszka Intensywnie Kreatywna, czyli to wcześniej było na blogu, później powstała strona Intensywnie Kreatywna, później powstał sklepik, więc tą historię też jakby śledziłam z tej drugiej strony ekranu i to było bardzo inspirujące zawsze. Bo z Agnieszką robiłam chusty na drutach. Bo ja Agnieszka też robiła filmy, jak zrobić jakąś chustę. I nawet ja akurat nie lubię z filmów przerabiać, ale to, co było, jakieś tam informacje, zawsze czerpałam. I tak, w ogóle chyba od Agnieszki tak złapałam robienie chust na drutach, bo miałam też ten etap w swoim życiu, czyli robiłam. Chętnie zobaczyła swoje chusty. Coś tam jeszcze mam. Nie, takie bardzo typowe, najpopularniejsze wzory, które, które tak, które może znasz. I też oczywiście z takich włóczek też z moherkiem, czy coś jeszcze wtedy nie było kokonków. Nie, przynajmniej nie znałam ich jak. Robiłam albo z jakichś takich włóczek lace, albo z moherkowych, czyli takich typu kit silkiem. Czy jak robiłam pierwsze chusty, to albo nie znałam dropsa, albo nie wiedziałam, bo kupowałam taką włóczkę o bardzo dobrym składzie w pasmanterii
którą kupowałam stacjonarnie. Aha, super. Wejdę ci w słowo, Agnieszka właśnie intensywnie kreatywna ma. Ja bardzo lubiłam, bo one były takie bardzo skondensowane i konkretne te filmy. Wiem, że też właśnie Gosia Dreaming Yarna się zaczynała. Też tak. Pisała, że dużo się nauczyła od intensywnie kreatywnej. I też zaczynam. Ja sobie wybrałam na pierwszą chustę chyba Ascelon? Ascelon? Nie pamiętam nazwy. Ale poległam, bo to miała być pierwsza chusta, a na druga tam kabelki są. Nie miałam aż tyle wytrwałości niestety, ale piękna ta chusta. No tak, to... no tak, teraz jak... No piękne rzeczy, no wszystkie piękne, tak? To jest bardzo, bardzo inspirujące. Blog, który śledziłam biegając z drutami do nuty, jeśli dobrze pamiętam, to też właśnie podczytywałam go sobie. Ja nie pamiętam wszystkich nazw teraz już, bo już przez to, nie, no pewnie. Już do nich nie zaglądam, ale było ich bardzo dużo. Renę Welt. Renę miała taki... też jest na pewno na Instagramie teraz. Był blog... Ja po prostu czytałam, bo dziewczyny pisały, jak sobie poradzić z reglanem, coś takiego... Jakby to było dla mnie nowe bardzo. No. Jak przerwać? O, proszę. Amanita. Amanita. Tak. Teraz jakby też przyniosła się na Instagram i projektuje piękne rzeczy. I piękne zdjęcia robi. Tak, też. Na pewno mam jakiś sweter zrobiony z jej wzoru. Taki cardigan, który też już się nie mieszczę, tak myślę sobie, ale mam. Dowiedziałam się od dziewczyn o włóczkach. No, o jakby włóczkach świetnej jakości. O tym, gdzie robić zakupy, o Ravelry, jakby, że coś takiego w ogóle istnieje te kilkanaście lat temu. A mam do ciebie pytanie trochę z innej beczki, bo myślę, że już mamy dużą ilość inspiracji. Ja jeszcze cię oczywiście poproszę, bo wszystko umieszczę na dole w opisie i postaram się powrzucać też opisy na dole, więc tu będziecie mieć pełną listę, ale zapytam cię, tak mi się nasunęło pytanie, co robisz właśnie z sweterkami, których nie używasz, czy... Dobra, mam je na razie. Na razie to jest jeszcze ten etap, że jeszcze je mam z taką wiarą, że może będę je jeszcze nosić, bo niektóre są takie na styk. A moim kolejnym krokiem, który chcę zrobić, to zebrać rzeczy, których nie noszę, wyprać, odświeżyć i chyba puścić w świat. Tak? Tak, tak jest. No to fajnie. Tak, bo mam kilka rzeczy, jakby takie lubiłam te sweterki, że mam jeszcze taką nadzieję, że będę może je nosić. Może tak za bardziej zablokować. Tak, tak, bardziej zablokować. A które są twoimi ulubionymi sweterkami? Ja bardzo lubię sweterki na drutach. Rozumiem, to jest po prostu miłość. Tak, i chyba... czy mam takie na przykład jakieś nieulubione? Jakieś takie, które mi się bardzo szybko znosiły, takie, że już źle wyglądają, no to wiadomo. Jakieś tam, że bardzo dużo. Ale ja dużo chodziłam w swetrach, one... Tak, na tyle dużo, że mogłam je znosić. Zaczęłyśmy tutaj, jako rozmawiałyśmy przy mojej ściance o tym, co zrobić z włóczkami, zaczęłyśmy ciekawą rozmowę o tym, co robić z resztkami włóczek, bo czasem się kupuje pewną ilość włóczek na konkretny projekt i zostają te włóczki. I obie rozmawiałyśmy o tym, że można przerobić na czapki, pompony, wypychanie maskotek. Czy ty masz jakieś właśnie takie sposoby? To, coś to są takie najprostsze, czyli czapki, a czapki żakardowe to są bardzo wdzięczne do tego, bo naprawdę tam jeden rząd wystarczy, nie wiem, jakieś tam 20 gramów włóczki, połowa moteczka, 1/3 moteczka, to co zostało, zbieramy sobie do kupy, patrzymy sobie, które ładnie wyglądają, dodajemy do tego białą włóczkę i albo czarną, albo jakąś taką jedną, nie wiem, jaśniejszą i to jest na przykład taki projekt, który mógłby być. Ja tutaj tak, że każdy rząd byłby w innym kolorze. Od Kasi, która farbowała włóczki. Nie pamiętam teraz, bo wiem, o której teraz Kasia tka szale przepiękne i chyba... Art? Tak, tak. To... Spolingujemy. Tak, tak. Dostałam od niej taki zestaw moteczków wielokolorowych.
Ona takich, chyba naturalnie farbowała. Tak, tak, takich naprawdę drobinek i z tego zrobiłam taki projekt wielokolorowy, dodając białą włóczkę, kremową włóczkę tutaj akurat. No tak, a ekry też czasem jak się łączy z takimi białymi, niektóre tak, kolory aż tak niebieskie są, tak, się wydają. Tak, 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 więc fajnie jest takim właśnie łączyć ekry kolorem. Tak, to nie jest też tak, że ja mam nie wiadomo ile przerobionych projektów resztkowych, bo tak nie jest, ale jeśli mi zostaje włóczka skarpetkowa, to ja przez to też, że bardzo dużo skarpetek robię, to albo do kolejnej pary zacznę ją wprowadzać i gdzieś tam to wyrobię. I tak samo jak włóczki, z których robię czapki, no to też zostawiam sobie te kawałeczki. Włóczki, z których dużo robię czapek na przykład, czy skarpetek, to nie traktuję resztek jako resztki, tylko to jest po prostu... Widzę, że mam dwie niebieskie, to zacznę od tego, który już się kończy i później dodam kolejny motek, on mi się tam skończy mniej lub bardziej. Te niektóre farbowania są takie, że do jakichś skarpetek zabrakło mi włóczki, więc wzięłam inny podobny kolor na palce i to też nie wygląda źle. I to jest super, że na palce i piętę można dawać zupełnie, tak, przepraszam, tak, inne kolory. To są sposoby. Tak. Sposoby na resztki. Nie mam w sobie poczucia, że to, że został mi po jakimś projekcie niepełny motyw włóczki, to jest to resztka, której ja nie wykorzystam. Ja to wszystko sobie zbieram do jednego koszyczka, a jeszcze może na tym etapie, bo ja pamiętam te włóczki, pamiętam co to jest za włóczka z jego projektu, więc mimo, że ja nie jestem taka skrupulatna, żeby tam sobie dodać notatkę, bo nie. No właśnie cię chciałam o to zapytać. No właśnie, nie mam tych notatek, więc raczej polegam na swojej pamięci, która jest zawodna, ale z drugiej strony przez to, że tak dzielę się tym wszystkim, czy ten szczegóły projektu na Ravelry, czy na Instagramie, to raczej jestem w stanie jakoś tam przeprowadzić małe śledztwo, żeby zobaczyć, co to jest za włóczka, ale na tą chwilę wydaje mi się, że mam koszyczek zapasów. Mam koszyczek zapasów włóczek takich lepszych, typu ręcznie farbowanych. To są takie reszteczki, które mam pozbierane podobnej grubości i na przykład jakieś czapki dziecięce. Super, tak. To jest żakardowe. Nawet właśnie jeśli jest jakaś tam biały, taki nakrapiany z jakimś tam niebieskiem, to też super. W ogóle nie traktuję resztek, przepraszam, nie traktuję resztek jako takie resztki zmarnowane. No, to prawda, ale też ja właśnie o tym mówiłam w odcinku, w którym z podsumowaniem roku, ale dla mnie odkryciem roku trochę było jednak Ravelry, dodanie tej całej półeczki, za którą siedzimy. Moim zdaniem łatwiej jest zarządzać, jak się ma to spisane, aczkolwiek wiem, że to jest cholernie męczące i czasem niepotrzebne i można improwizować, to jest z drugiej strony. No, ja improwizuję. Ty improwizujesz. Ja po prostu też mam, nie tak okazało, ale mam taką, mam witrynkę, w której mam wiele włóczek, które widzę. Mam jeszcze pudło z włóczkami skarpetkowymi. Mam pudło z włóczkami na rzeczy dziecięce. Takie właśnie merynoski. One są w drugim pudle. I tam sobie jakby jak czegoś potrzebuję, to zaglądam. Bo często jak na przykład wymyślę sobie, żeby zrobić czapkę dla dzieci, to nie jest tak, że ja przeglądam sklepy, tylko ja zaglądam do pudła, mam to. Aha, biorę te trzy motki i czy te trzy resztki, czy coś tam i ulepię z tego czapkę. Ale ty masz na szczęście, że jesteś projektantką. Mam to szczęście, że mam duże zapasy. Ale powiem ci, że twoja szafeczka i twoja właśnie witryna była inspiracją do tego. O, to bardzo miłe, ale u mnie nie ma tak pięknie kolorami poukładanych, tylko są poukładane grubościami, rodzajami. Czyli mam na przykład włóczkę na czapki, ona jest razem powciśnięta. Jakimś tam powiedzmy, że tu zielone, tu niebieskie, tu czerwone, ale zaraz niżej mam też te włóczki gdzieś tam, tak. Nie, to ja muszę kolorami. Ale pięknie to. Może ja kiedyś też poukładam kolorem. Ale to mi daje w ogóle taką radość, że przychodzę i wyłapuję pewne połączenia kolorystyczne, na które chyba wcześniej bym nie wpadła. Że tutaj na przykład, wy pewnie nie zobaczycie, ale to jest taki turkus, który pasuje do zieleni, który pasuje to tutaj do szarości. Także wszystko jest razem. Znaczy, dla mnie włóczki i nawet wyeksponowane włóczki, jest to tak duża przyjemność patrzeć na to, że nie uważam, żeby patrzenie na włóczki, żebym ja, nie wiem, poczuła się jakoś winna, czy inaczej, jak to ująć? Że patrzenie na włóczki jest mniej wartościowe w moim odczuciu estetyki niż patrzenie na jakiś obraz też, który jakby lubię obrazy, ale
lubię też włóczki i skoro patrzenie na włóczki sprawia mi przyjemność, że one są w moim otoczeniu, że one są częścią mojego życia i są poukładane w tej witrynce i to mi sprawia przyjemność, to ja lubię się tym otoczyć. No tak, a samo farbowanie włóczki, no to też jest w pewien sposób malowanie, jest to inne medium, ale tak. To jest moim zdaniem trochę taka kwintesencja malarstwa, że to jest dla mnie spaczenie zawodowe, ale dla mnie kwintesencją malarstwa w ogóle jest kolor. Mhm. Także, ale ja może jestem trochę spaczona. A ja też kiedyś malowałam. Tak? Tak, tak. Kojarzę z Instagrama, to. Tak? Nie, przepraszam, mówiłaś na spotkaniu. I jak? Czy planujesz wrócić? Planuję kiedyś. To jest tak, że ja jakby bardzo lubię robić rzeczy. Wszystkie rzeczy, które... Manualne rzeczy lubię. To jest taka moja potrzeba. Pewnie jak wszystkie nas dziewczyny, tak, które robimy na drutach, robimy to z jakiejś tam potrzeby, żeby coś powstało. Mhm. To jest nasza wielka przyjemność. I kiedyś próbowałam wszystkiego, czyli pewnie też jak wiele z nas, czyli robiłam na szydełku, haftowałam, robiłam biżuterię, jakieś wycinanki, origami, wszystkie takie rzeczy twórcze, manualne, tak jak pewnie jeszcze bym rozglądała się za makramą, bo to też mi się bardzo podoba, tak. Jakieś tkanie też zaliczyłam, ale zorientowałam się, że jeśli ja robię tak bardzo dużo różnych rzeczy, To w pewnym momencie jest to dla mnie ograniczenie, bo nie mogę się skupić na jednym i rozwinąć. To i prawda. Podjęłam decyzję, tak może od teraz, to było jakieś tam kilka lat temu, ja będę tylko robić na drutach i malować. Te dwie aktywności sobie pozostawiam. I ostatni obraz namalowałam w pierwszej ciąży. I potem odłożyłam farby i myślę, że kiedyś jeszcze będę malować. To było takie tylko czysto hobbystyczne. Ale bardzo przyjemne dla mnie i bardzo też lubię ten proces. A powiedz, chłopcy lubią chodzić w dziergach? Tak. Tak? Tak. Oj, bardzo. Mój synek, który ma 3 latka, on nawet panią mówił, że no mama mi wydziergała. Tak, a mają swoje ulubione kolory? Tak. Masz zamówienia? Oj, żółte wszystko robię teraz. Teraz robię wszystko żółte, żółty sweter, robiłam żółtą czapkę, żółte rękawiczki. Czy to zainspirowane mamą? Ma taki komin, który jest brązowo-żółty i on mówi, czy wydziergasz mi cały żółty? Żeby on był cały żółty. Tak, super. Więc, a biorą się za druty, czy... Nie, to jest... Czy samochody i te... Tak, tak. Rozumiem. Jeszcze chyba to jest też coś... Ja nie mam nic przeciwko, żeby ich nauczyć jak najbardziej, tylko jeszcze są maluchami. Maluchami, więc jeszcze może przyjdzie. Może teraz, przyjdzie, pewnie. Tak, jak będą chcieć. Ale włóczki są w ich otoczeniu, w domu wiedzą. Znaczy, mały to jeszcze nie mówi, bo ma 1,5 roku, więc on jeszcze. Taki słodziaczek, tak, widziałam. Tak. To... Takie spokojne dzieciątko spało. Tak, właśnie spało poziomkę. To jest. Ale przyklejone do mnie, więc to nie jest tak, że sobie spał gdzieś z boku, tylko był przyklejony do mnie. I wtedy spał spokojnie. Ale ten starszy wie, co to są. O co druty, włóczki, wszystko. A i wczoraj jakoś bawił się czapką, wbił ją na patyk i ja powiedziałam, że słuchaj, dziura się robi w tej czapce, czy ty to widzisz? On mówi, to weźmiesz druty i mi zaszyjesz. Wie, gdzie uderzyć. Tak, dokładnie. Ale to fajnie. To no tak, strasznie. Dzieci są właśnie wdzięczne w tym, bo coś robię i on pyta, czy to będzie dla niego. Więc mówię, no następnym razem zrobię dla siebie. A to co chciałam powiedzieć, bo ja niestety tak się wcinam ludziom w zdania, bo ja potem zapominam. Ale teraz sobie przypomniałam, że wczoraj słuchałam w podcaście, że właśnie jak ktoś zaczyna robić na drutach, to jest taka po prostu brama do wszystkich innych rzeczy rękodzielniczych. Bo ja mam trochę takie marzenie, żeby zacząć przejść, ale myślę sobie, nie, na druty nie mam czasu, na malowanie nie mam czasu, to gdzie przędzenie? Ale chodzi za mną trochę. Za mną też chodziło i bardzo długo, do tego stopnia, że pewnie bym wyprosiła u męża na jakiś prezent kołowrotek, ale na szczęście mam taki mini etap do sprzędzenia na wrzycionie, to się tak, tak jakby ręcznie, więc mam to wrzyciono. Ja też. Do tak, tak, to mamy to samo. Tak, to mamy to samo. I na szczęście, na moje szczęście przystopowałam z tym, bo bym, no bo też, no farbowanie też próbowałam, to jest coś,
to jakby każda dziewiórka chce tego spróbować. Tak. Myślę, że warto. Ja sobie tak specjalnie nakładam to ograniczenie, bo ja też tak bardzo lubię robić na drutach, że jak zacznę robić coś innego, to mnie to odciągnie od tych drutów, a też nie mam na to nie wiadomo ile czasu. Tak, ja też bym wpadła jak po prostu w farbowanie najchętniej. Zresztą zaczęłam i bardzo mi się to podobało, ale też odsuwam to od siebie, bo wiem z dwóch względów. Jeden, że to jednak pyli, no można nosić maseczkę i w ogóle ja po grafice warsztatowej to już bym nie chciała się tak w pigmentach bardzo mieszać pigmenty. A dwa, wiem, że moja kuchnia by wyglądała jak po... już i tak wygląda jak po bombie, ale... Tak, poza tym tam niestety tego procesu samego, że teraz nakładam kolory i tak dalej, to jest wycinek, że dużo jest tej pracy dookoła, czyli wypranie, wypłukanie, zatem wypranie, wysuszanie, przewinięcie, jest bardzo dużo pracy. Poza samą tą, co mi się wydaje taką najprzyjemniejsze, to jest to nakładanie tych kolorków. To tego jest najmniej z tego, no tak, z mojego doświadczenia, które jest bardzo małe, ale tak wydaje mi się, że tak, to największa praca, którą wykonują dziewczyny, które farbują ręcznie przepięknie włóczki, to jest... To jest po prostu praca fizyczna. Tak. No właśnie to płukanie, ja kiedyś oglądałam, podglądałam taką amerykańską farbiarkę i widziałam, jak farbuje właśnie takie duże ilości. No to to po prostu nosisz wiadra z wodą. To wielki szacunek dla dziewczyn farbujących. No żebyśmy my później mogły cieszyć się tymi kolorkami, bo one muszą układały na półeczkę. Tak, tak. Chcesz przerwę na herbatkę czy coś? A ty chcesz? Nie, nie muszę. Dobra, to mi się jeszcze chwilę tak pogadać chwilę i potem jeszcze jakieś małe ciastko. No, ciastko to konieczkę. No chyba, że właśnie przyniosę ciastko. Nie, się... nie, bo ja będę się kleić. A no tak, to się zakleimy. A dla ciebie druty są czym? Są medytacyjne, kreatywnością czy jak? Jak to widzisz? Jakbym miała tak powiedzieć najprościej, to są na równi z oddychaniem i jedzeniem. Jakby to fakt. Są taką potrzebą moją. Pewnie to mogłyby nie być druty, tylko coś innego, ale to jest coś, o czym bardzo dużo myślę też w ciągu dnia, że chcę to porobić. I mogłabym, gdybym miała czas, to pewnie bym robiła non-stop przez 8 godzin naprawdę, albo przez 10, że jest tak, tak. Czuję, że to jest potrzeba dla mnie, potrzeba robienia. Może byłaby to... Pewnie mogłabym to zastąpić inną formą rękodzieła. Chyba istotne jest dla mnie to, że robię to rękami i że powstaje coś, co później trzymam w dłoniach. Tak, to jest takie trochę myślenie rzemieślnicze, że tak powiem. Może, tak. Ostatnio też gdzieś właśnie słuchałam o tym, że ktoś powiedział, że... A właśnie Retro Klot, bo ona szyje i robi na drutach i właśnie takie vintage'owe wzory. Ona powiedziała, że ona nie czuje się artystą, pomimo że skończyła w Anglii szkołę artystyczną, że ona się nie czuje artystką, tylko woli dostać brief i co ma uszyć czy wycierkać, bo ona po prostu lubi ten akt rzemieślniczy i się kształcić i wiedzieć niż artystyczny. Tak, ja też bardzo lubię tą pracę, która można by nazwać odtwórczą, czyli dzierganie z wzoru, który jest innej autorki, jest dla mnie tak samo wartościowy, jak z tego, co ja wymyślę. Ja po prostu mam jeszcze taką klapkę, która powoduje, że ja mam jakiś pomysł i chcę to zrealizować, ale sam proces dziergania jest chyba w tym najważniejszy i tak samo przerabianie z wzorów, które kupię od innych dziewczyn jest dla mnie na równi wartościowy. No, i też jakby myślę, że proces medytacji też w tym jest, czyli że żeby po prostu sobie to porobić, powtarzalny ruch, powtarzalną jakąś taką czynność, którą sobie siedzę i albo czegoś słucham, albo sobie coś oglądam, bo jestem serialowa bardzo mocno, tak, że lubię wszystkie seriale, lubię podcasty, ale czasem na przykład wieczorem albo nad ranem jakiegoś tam dzieciaki mnie obudzą, już nie mogę zasnąć, to tak sobie w ciszy dziergam wtedy, tak nad ranem, tak właśnie tak czwarta, piąta. To jest taki w ogóle... Czwarta, piąta? No jak mi się zdarzyło, że już potem nie mogę, że to już jest na tyle, że już nie mogę zasnąć, ale w sumie... A to jest taki świt i to jest takie... Jak mam leżeć i przewracać się z boku na bok, to ja sobie wstanę po dziergę, bo muszę być tutaj cicho po prostu.
jest. No tak. A opowiedz, bo zaczęłaś bardzo ciekawy wątek, który wiem, że wiele dziewiarek lubi. Co oglądasz do dziergania? W sensie ojej, nie, ja oglądam seriale głównie i to takie po prostu na Netflixie i teraz no tak. Właśnie. Jakie seriale ostatnio oglądam? Obejrzałam ostatnio film Szklana Cebula, może z Craigiem? Onion? No, Glass Onion, coś Glass w tym stylu, ojku, bardzo mi się podobał, tak? Czyli tak. Bo to jest kontynuacja Knives Out, to było na noże po prostu? Może, ale ja właśnie nie widziałam, albo... Świetne. Tak? No to muszę zobaczyć, może nie wyszukam tego na Netflixie. O, takie chyba seriale, te takie najpopularniejsze, ja nie mam wysublimowanego gustu, jeśli chodzi o seriale, jak sobie teraz poczekaj. Pomyślę, bo mi nie przychodzi do głowy, bo teraz jestem na etapie... Czy oglądałaś Wednesday? Zaczęłam to oglądać, tak. I jeszcze nie mam opinii, czy mi się to bardzo podoba, czy mi się to nie podoba, ale takie seriale nie mam. Afterlife, to są jakby wszystko, jak leci w Sherlocku. Poczekaj, ten serial o tych dzieciakach. To był Stranger Things? Stranger Things, tak, ale ostatniego sezonu już był dla mnie tak straszny, że mogłam go obejrzeć tylko po kawałku i w dzień. Na pewno nie mogło być ciemno do tego, okay, bo nie, to ja już nie się będę bałam. To nie, to nie oglądaj, potem już były potwory prawdziwe, to już nie były dzieciaczki, tylko prawdziwe potwory. Ja w Wednesday, chociaż Wednesday nie jest straszna, tak. Ale ja tak piszczałam, bo ja się boję takich filmów. Okay. Ja się w ogóle boję filmu, bo ja przeżywam, jakby to się działo naprawdę i tu już zaraz. Więc jak była taka scena, że tam ta jedna z postaci tak wyskakuje, to ja w ogóle... Ale czy masz tak, że oglądasz seriale i myślisz, o jaki fajny wydziergany sweterek? Trochę, nie, ale trochę. Nie aż tak super dużo, tak. Aczkolwiek widzę ludzi na ulicach i tak, o jakie to coś tam fajnego. Ale ja też seriale oglądam bardzo nieuważnie, bo dla mnie to jest coś takiego, że tu robię na drutach, nie zawsze patrzę w ten serial, więc jakby no tak. To jest tylko takie, nie wiem, dom z papieru, tak, jakby takie najpopularniejsze seriale pewnie, które się... mainstreamowe, to się mówi, że się podobają większości, no to mi się podobają właśnie, to są takie dla mnie dobre do dziergania i na pewno nie polecam nic sublimowanego. Ale właśnie widzę to w podcastach bardzo często, ale też widzę w społeczności dziewiarskiej naszej Discordowej, że jednak dziewczyny właśnie dużo oglądają filmów i oglądają i podcasty, i filmy do dziergania, czy audiobooki. I też ja ostatnio kupiłam kilka audiobooków właśnie, żeby, bo jednak oglądanie filmów bardziej angażuje wszystkie zmysły, a czasem człowiek się chce tak wyluzować i audiobook i dzierganie to lepiej idzie. Czy ty masz... Mało audiobooków ty słucham. Mało. Słucham podcastów jakichś takich, ale nie takich typowo dziwiarskich, tylko takich, no nie wiem, raport o stanie świata. A tak, to rozmawiałyśmy. Tak, jakby tego typu, nie wiem. Elektryfikacja Jakuba Wiecha, czy to są jakby podcasty, które ja lubię, nie wiem, technologicznie z Jarosławem Kuźniarem, czyli to są podcasty, które ja lubię. To też jest fajne. Słuchać, takie, które są nie bezpośrednio związane z tym, czym teraz się. Nie takie roz. Znaczy słucham ich dla rozrywki, czyli nie jest tak, że bardzo się tam. Pewnie, ale to jest. Angażuje, ale to są. Update światowy. Tak, o właśnie, w ten sposób, tak. Rozumiem, tak, bo ja uwielbiam podcast technologiczny, chociaż od dawna nie słuchałam. Na Talk FM to jest chyba Herstorie technologiczne, nie pamiętam. Techstorie? Chyba Techstorie to się nazywa. I dwie dziewczyny opowiadają o najnowszych technologiach, o Amazonach, nie Amazonach, Teslach. To jest bardzo ciekawe. Super, to muszę sobie też zobaczyć, bo ja takie. To mogę ci podesłać linki, też podrzucę tutaj. Dobra, to podrzuć, bo to są takie rzeczy, które sobie czy jak na spacerze wcześniej z wózkiem, czy w domu, jak coś ogarniam i mogę sobie puścić coś, no to właśnie czegoś takiego. Bo z reguły te podcasty dziewiarskie, to znaczy społeczności, to jakby obejrzenia mi się skończą. No tak. Chociaż moje się nie kończy, bo ja dużo zagranicznych oglądam i teraz mam ponad... A ja właśnie nie, ja tylko oglądam jakby te nasze. Takie fajnie, że to w ogóle się pojawiło. Jak się czujesz jako projektantka, bo teraz... Dobra, ja siebie cały czas jakby w mojej głowie i w moim postrzeganiu siebie stawiam jako początkującą projektantkę. W ten sposób siebie jeszcze widzę.
Pewnie dlatego, że porównuję się do świata, który obserwuję. Bo chciałam cię zapytać właśnie, jak to pytanie miałyśmy napisane, jak twoje życie zawodowe przenika się z twoim projektowaniem, czy się kompletnie nie przenika? I to są dwa różne światy. Okej, jeśli chodzi tak o moje życie zawodowe, to jest tak, że jestem z zawodu projektantem konstrukcji budowlanych, ale nie byłam w biurze już od 3 lat, ponieważ ze względu na dzieci mam przerwę w zawodzie. I w tym czasie mocniej zainteresowałam się projektowaniem i robieniem na drutach, jakby projektowaniem. I jak to się przenika? To przenika się w ten, moim zdaniem bardzo się przenika. I doświadczenie, to, że ja, nie wiem, projektowałam budynki, powoduje, że znam narzędzia, które powodują, że w łatwiejszy sposób projektują mi się skarpetki. Tak mi się wydaje, że w ten sposób. A opowiedz sposób, o tym. Że, jeśli masz ochotę. Tak, tak, że no, nie wiem, jakoś tak pewnie mam jakąś wyobraźnię przestrzenną, która mi w tym pomaga. Coś potrafię sobie oszacować w pamięci, przeliczyć. Matematyka. Tak, trochę tak, trochę w ten sposób. No nie wiem, jakieś tam tabelki sobie robię w Google Sheetie, które mi powodują, że coś mi się już tam przeliczy samo i zrobi. To są rzeczy, które wyniosłam z zawodu. Na pewno to nie jest droga, którą trzeba pokonać i którą trzeba przejść, ale to jest coś, co mi szybko rysuje schematy i no, tak mi się wydaje. A czy uważasz, czy czujesz, że to ci się przenika w takim bardzo konkretnym formułowaniu myśli, w sensie jak piszesz wzory, to że on jest... Mam wrażenie, że jak pisałam na przykład opisy techniczne do wykonania czegoś, gdzie są to takie właśnie zdania, to zrób to, to po prostu już potrafię to zrobić, żeby napisać to w instrukcji. No, bo pamiętam, że pisząc na przykład uwagę na rysunku technicznym, jak ma być coś wykonane, że to ma być jak najprościej, w jak najkrótszym zdaniu napisane. Tak, to jest, żeby tak jak najlepiej oddawało to, co ja chcę powiedzieć. Ty też piszesz wzory w języku angielskim i wydaje mi się, że to też wymusza, bo angielski bardzo wymusza pewną taką... Tak, angielskie. Ja też teraz robię tak, że piszę wzór najpierw w języku angielskim, mimo że nie jestem jakoś super biegła, ale później sobie go tłumaczę na polski, ponieważ angielski jest bardzo usystematyzowany, jeśli chodzi o dziewiarski. Te wszystkie sformułowania są zawsze jednoznaczne i nie ma takiego zastanowienia. A po polsku można tą samą rzecz opisać na wiele sposobów i nie zawsze wszystko jest usystematyzowane. Różnie to jest tłumaczone. To tak jak ze slipstitch, że... Tak, tak. Slipstitch, właśnie ja nigdy nie wiem, jak to przetłumaczyć zwięźle, ale wydaje mi się, że jest jako w tych starych książkach dziewiarskich zdjęte, czyli oczko przełożone zdjęte. Bez przerabiania, to jest oczko zdjęte. A, no dobrze, to dobrze, że mówisz, to będę teraz używać oczko zdjęte. Ale jeszcze to jakby trzeba sprawdzić, bo w tych... Rozumiem. Ale wydaje mi się, że jest oczko zdjęte i to nie znaczy oczko spuszczone, czyli ja zdejmuję z drutu i pozwalam mu spaść i się spruć, tylko że jest to oczko, ale w sumie może sformułowanie oczko przełożone przez prawy drut bez przerabiania. No, może to być jeszcze, tak. A no, to masz po prostu slip. Slip, no tak. Sunięte chyba. Przesunięte. Ale właśnie, oczko przełożone na drut bez przerabiania, no to masz całe zdanie, ale to masz dwa słowa, więc to jest... Język dużo narzuca i... Tak, moje wzory pisane w języku angielskim, akapity są krótsze niż te pisane w języku polskim, jak sobie porównuję. Czasami jest inny układ na stronie przez to. Tak, bo słowa są krótsze. Tak. Same w sobie, tak, jak się składa. Na to, jak składam jakiś tekst po angielsku, to po prostu jest... Okay. Ja jeszcze moje wzory podsyłam do Asi ulotnie, którą pozdrawiam z tego miejsca, tak. Asia, która mnie wspiera. Asia jest super osobą, z Asią też namawiamy na podcast, więc mam nadzieję, że się uda. Właśnie o tłumaczeniu wzorów, już tak się obie miałyśmy jakieś tam perturbacje pomiędzy, ale mam nadzieję, że się uda Zasią zobaczyć. No, to tak, trzymam kciuki na pewno. Ja z Zasią też jestem w raczej regularnym kontakcie. No, Asia jest super miła. Tak, osobą, to prawda. Także tak. Rozmawiałyśmy dzisiaj właśnie o... To myślę, że to jest bardzo ciekawe.
I myślę, że też dla osób takich, które zaczynają swoją przygodę z Instagramem, ale też które trochę funkcjonują, bo jak cię odebrałam i przyjechałyśmy tu samochodem, to rozmawiałyśmy o rozkręceniu konta na Instagramie i że wiele rzeczy wiąże się z jakimiś takimi przeświadczeniami, że to trzeba wiele rzeczy zrobić, a ty dzisiaj powiedziałaś, że wystarczy regularnie publikować. Tak, tylko i że czas. Od wielu lat. Od wielu chyba lat. O to chodzi. Przynajmniej u mnie to się sprawdziło, czyli ta regularność. Czyli dobrze temu to słowo. Tak, czyli bycie regularnie od 6 lat na Instagramie jestem i to bardzo powolutku wszystko rośnie, ale przez to, że jest to tak długi czas, to już to się nagromadziło. Tak, tak. No, ale też robisz piękne rzeczy i masz liczne zdjęcia, więc takie byłaś na dole mojego konta? Wiesz co, ja uwielbiam oglądać konta tak, że oglądam koniec i początek. Aha. Żeby zobaczyć tą drogę, więc prawdopodobnie była. A, okay. Zresztą zdaję sobie sprawę, że każdy zaczyna lepiej i gorzej. Tak. Ja niech powiem pierwsze zdjęcia, to tragedia. Ale w ogóle koszmarne. Ale coś chciałam powiedzieć. Też Gosia Dreaming Yard mówiła, że kiedyś, bo Gosia chyba 7 lat temu zaczynała, że wtedy paradoksalnie też było łatwiej. To też, bo teraz mamy bardzo dużą ilość jednak twórców. Co jest super i fajne, ale też właśnie z Karoliną rozmawiałyśmy o tej społeczności, że jest tak, że dzięki Instagramowi jest się w kontakcie z wieloma tak, bardzo fajnymi osobami. Tak, tak, to prawda. Tak, w takim regularnym kontakcie, że są tak, osoby, tak, z którymi piszę przynajmniej raz w tygodniu, ale prawie codziennie, jak coś tam mamy tak sobie do powiedzenia, do przekazania. Zaczyna się jakieś tam, wiadomo, reakcji na... No. Tak, tak, na Instagramie czegoś takiego. I to jest tak samo z... bo Instagram Instagramem, ale tak samo chyba próg wejścia w to, żeby być, żeby projektować cianiny, to też zaczyna się od tego, żeby się nie zniechęcić, jeśli za pierwszym, drugim, trzecim i czwartym razem wzór, który opublikujemy, podzielimy się ze światem, to nie będzie od razu wiralowy. No tak. I nie zainteresują się nim setki osób, tylko na przykład 5 albo 7 albo 10 i to już jest super i to już jest sukces. Tylko jeśli tak, jeśli wtedy, bo to jest na przykład 10 osób, które zaufało nam, tak, że zdecydowały się kupić, więc tak, to jest super, więc nie ja nigdy nie patrzyłam na to, że to jest na przykład, że tylko 7 osób kupiło mój wzór. Tylko, że o kurczę, że 7 osób mi zaufało i zdecydowało się, gdzie jeszcze to było tylko na Ravelini, mi zaufać i chciało zobaczyć tego PDF-a od środka. A drugim krokiem, który bardzo wspierał, powodował, że dużo osób ciepło przyjmowało, to są wzory, które publikuję bezpłatnie, za darmo do poprania, bo one budują też takie zaufanie. Jeśli ktoś pobierze mojego PDF-a darmowego i zobaczy, że on jest fajnie napisany w środku, albo że jest wartościowy, to później może, jak spodoba mu się coś innego, co opublikuje już płatnie, to oczywiście też zdecyduje się to kupić. I oczywiście też osoby, które mają wątpliwości, na przykład piszą do mnie, że kurczę, nie wiem, czy ja dam radę zrobić te skarpetki, jak myślisz? I ja wtedy mówię, you can do it. Nie, właśnie, słuchaj, pobierz mój darmowy wzór na skarpetki i zobacz sobie, jak wygląda taka instrukcja w środku. Jeśli to jest dla ciebie, stwierdzisz, że nie, że w ogóle ta forma mi się nie podoba, ja będę robić tylko z filmów, to okej, to wtedy nie kupuj, bo po co masz się rozczarować? A jeśli pobierze darmowy wzór, zrobi te skarpetki, zajawi się i zobaczy, że jejku, jestem w stanie robić z instrukcji napisanej z PDF-a, którego ściągam i drukuję i wtedy... Tak, ale ty też robisz tutoriale, nagrywasz. Tak, ale jakby mam ich mało na razie, chciałabym robić ich więcej, ale mam teraz taki kontekst w życiu, że nie wszystko mogę zrobić, co bym chciała, ale i tak robię tak dużo rzeczy, że jestem mega zadowolona. No tak, tak, to jest zawsze takie cyrkulowanie między czasem, który się ma, czas, energia, pieniądze. Tak, tak. I wszystko w życiu trzeba poukładać jakoś. Tak, tak, ale nauczyłam się bardzo wykorzystywać na przykład wolne 15 minut, czyli 15 minut. O, jak zazdroszczę ci. 15 minut. Jak ja mam 15 minut, to jak na przykład dzisiaj jeszcze czekałam na ciebie rano, że... Ja się spóźniłam. A ja w tym czasie nie tam, że ja będę siedzieć i coś, tylko ja nagrałam jakiś jeden krótki filmik, wyjęłam z zmywarki
Wow, nagrałaś filmik. Ale nie, taki naprawdę, wiesz, taki króciutki, ale wiesz, to robiłam napisy, coś tam, że to jest, dobra, to jest czas, który ja mam, tak? Ja go muszę jakoś przerobić. To jest poranek, ja mam teraz energię, ja to wykorzystam i zrobię. I zrobiłabym, no nie wiem, jak nie to, to zrobiłabym coś innego. Zrobiłabym trzy okrążenia na drutach, cokolwiek. Na pewno mam tak, że wykorzystuję, że nauczyłam się robić rzeczy, na których mi zależy, w czasie, który mam dostępny, bez takiego myślenia, ojejku, ja dopiero kiedyś tam będę miała czas, żeby usiąść i przez 5 godzin to robić, bo mogę nie mieć tego czasu, więc ja wolę to zrobić 20 razy po 15 minut i mi się to sprawdza. Muszę przejąć twoje myślenie, bo ja się zabieram za to, żeby siąść 5 godzin. No, ja nie mam dzieci, więc mam trochę inną sytuację. Ale jak ja nie miałam dzieci, to miałam mniej. Znaczy w sensie, że to tak samo. Jakoś tak? Nie wiem, to chyba jest coś, że albo jakby, że ta potrzeba robienia rzeczy była tak duża, że... A, okej, okay. Dobra, czyli... Tak, jak nie miałam dzieci, to tak... Czyli żeleniuszek. Tak, nie potrafiłam na pewno tego... Było tak, o dobra, mam teraz 2 godziny, nie wiem, siedzę na kanapie, bo nie zbiorę się do żadnej konkretnej roboty. Żeby nie było, mam nadal takie momenty. Wiadomo, że ktoś jest zmęczony, jest, nie wiem, zmęczony, miałam gorszy dzień, dzieci miały gorszy czas. To ja też nie jest tak, że wykorzystam każde wolne 15 minut, ale jestem w stanie wykorzystać wolne 15 minut, a jak to też... mam akurat energię i chcę to zrobić. Też wiele mam mówi o tym, że jednak dzieci powodują to, że się wykorzystuje bardziej każde wolne 15 minut, ale ja cię podziwiam, to znaczy, może nie zbieram, czasem się zbieram przez 5 godzin, ale może to będzie moje postanowienie do 2023, chociaż... Nic nie postanawiam w tym roku. Tak. A ty masz jakieś postanowienia, czy też? To znaczy bez... ja mam, nie mam czy marzenia. Dobra, nie mam jakichś super postanowień. Nie robiłam wielkich postanowień, takich, że nie wiem, jakie się robi teraz postanowienia. Ale nie mam tych postanowień. Mam tylko to, co niekoniecznie jest, zbiega się to, po prostu przypadkiem zbiega się to z początkiem roku. Zaczęłam się jeszcze tym jesienią, czyli że chcę robić więcej projektów od początku do końca, bez rozpoczynania nowych rzeczy w międzyczasie, chociaż wiem, że mi się to nie uda, bo są momenty, w których ja tak bardzo będę potrzebowała porobić coś na drutach po prostu, a etap projektu, w którym w danym momencie będę, nie pozwoli mi na swobodne, bezmyślne przerabianie, że ja zacznę coś nowego. O, nie wiem, czy to wytłumaczyłam. Nie, no ja rozumiem, że o tym samochodzie. Tak. Mam dużo projektów, które rozpoczęłam i one nie skończyłam. I teraz nie mam na myśli rozpoczętej skarpetki, chociaż takich też mam tam pewnie za 3. Tylko bardziej rozpoczęte wzory, które są już prawie napisane. Albo narysowane schematy, albo w połowie napisane, albo już rozliczone i napisane, ale nieskończone. I jakby tego jest tak dużo, że chciałabym nie produkować też takich treści, które... Czy mówisz może o męskim Niko? Bo ja mam pewne zamówienie. Tak, właśnie, a jego jeszcze tam, a jego, on jest na razie tylko jeszcze na karteczce. Tak, mam jeszcze na ścianie naklejone karteczki z pomysłami na projekty. Rozumiem. I jakby sobie je przesuwam, jaka jest kolejka. No, mam... Więcej bym chciała robić niż robię. A, to ale każdy. Tego to każda. Każda z nas by chciała mieć dodatkową parę rąk, żeby zrobić więcej na drutach. No to tak, to takie mam marzenie, jak każdy z nas. Tak, a chciałam zapytać, czy wsiąkłaś w projektowanie swetrów, czy wracasz do akcesoriów i że jednak bardziej... Projektowanie swetrów to są moje marzenia, bo ja bardzo lubię robić swetry i mam kilka swetrów, które jakby robiłam dla siebie, więc je jakby co innego jest zrobić sweter dla siebie w tym jednym rozmiarze, kiedy ja sobie go przeliczę, jak chcę, dziergam i tak dalej, a co innego jest zaprojektowanie swetra, który jakby narysowany schemat musi pasować na przykład do wszystkich rozmiarów, albo 2 lub 3 schematy muszą pasować do wszystkich rozmiarów, czyli to już jest, robiąc ten jeden sweter tylko dla siebie, już
starałam się myśleć, jak to wszystko będzie przy innych rozmiarach i czy ja jestem w stanie to, to tak zrobić. Dlatego projektowanie Nikoli, mojego jedynego projektu swetrowego, zabrało mi 8 miesięcy łącznie. Ale wiesz, jaka jest reakcja na twój sweter? Gdzie, czy jestem w świecie dziewiarskim, czy jestem w świecie niedziewiarskim? Wszyscy przychodzą mnie tak głaszczą mi plecy. Znaczy to jest, wiesz, bardzo, bardzo miłe dla mnie, tak? Jako dla twórcy. A jakby skarpetki mi się projektuje już swobodniej, bo wycierkałam tam, nie wiem, z 40 par i zaprojektowałam kilka wzorów, bo to nadal nie jest nie wiadomo ile, ale w pewnym momencie już jakby takiej swobody w tym nabrałam, ale swetry to moje marzenie, tak? Tylko to jest, dla mnie to jest jeszcze czasochłonne. Nie mam systemu na to jeszcze dobrego. Chociaż uwielbiam robić te obliczenia. To jest takie coś, co ciężko połączenie zawodu z... powiedzieć, ale właśnie to, jak ja sobie to rozpisuję w tej tabelce, te cyferki tutaj, to żeby mi wyszło, jak mi wyjdzie, ile na podpachu, żeby to do... No jakoś tak jest to dla mnie jakaś forma i no nie wiem, czy takiej łamigłówki, która mi też sprawia przyjemność, ale tak, obliczenia, bo do skarpet też mam tabelki do wszystkiego. I to jest taka moja przyjemność. Jeszcze sobie kolorki tam dodaję do tych tabelek. Tu pogrubienia, tu coś tam, więc to jest też nie tylko, żeby później szybko spisując tam wyłapać. Tak, jest to przyjemne. Tak, dla mnie tworzenie wzoru to nie jest tylko to, że ja zrobiłam na drutach. To jest jakby zrobienie też tej instrukcji później, ale też te wszystkie etapy tworzenia instrukcji są dla mnie bardzo przyjemne. Jedynym etapem nużącym to jest czytanie tego piąty raz i wyłapywanie poprawek i błędów. I to jest coś, do czego naprawdę muszę jakoś tam się zmusić. Ale nie wiem, czy rysowanie schematu, czy pisanie instrukcji, nawet szczególnie jak siadam, otwieram, że ja teraz będę pisać instrukcję, to jest to też dla mnie nadal miłe, bardzo takie... No, jest to też twórczość, tak, kreatywność. Tak, to nie jest też tylko tak, że tylko robienie na drutach. Może to mi daje jakiś taki balans. No tak, bo to są różne aktywności i na pewnie części mózgu się aktywują. Pewnie tak. I pewnie te. To, o czym rozmawiałyśmy też w samochodzie, że można mieć, czy ma się duże, czy małe konto, to tak średnio wpływa na życie. W sensie, no w pewnych aspektach wpływa, w pewnych nie, ale że fajnie jakby odseparować się troszeczkę od bycia twórcą na Instagramie, YouTubie, czy gdziekolwiek, od życia takiego realnego i bycia samym ze sobą. Tak, to jest to, o czym teraz mówiliśmy, zdanie, które zasłyszałam, że być popularnym na Instagramie to jak być bogatym w Monopoli, czyli tak, że to nie zawsze musi wpływać. Poprawia nam nastrój, ale cyferka, złudne. Tak, złudne i chyba najważniejsze jest to po prostu robić swoje. Tak, to robić swoje. Idziemy na serniczek. Dobra. Ja tylko chcę powiedzieć, że czasem patrzyliśmy w bok. Bo sikoreczki tam były. Bo sikoreczki są i wiewiórki mi tu szaleją za oknem. Także bardzo Wam serdecznie dziękujemy za miły, mam nadzieję, że miły z nami spędzony czas. Ja z Karoliną spędziłam bardzo miły czas. Od samego rana, ja również z Lusią i też jest mi bardzo miło, że Lusia mnie zaprosiła i że mogłyśmy sobie porozmawiać. Tutaj, że mogłam na żywo zobaczyć piękną ścianę włóczek, którą mamy za plecami. I która mnie też zainspirowała. Może moje motki tak poukładam. To się wtórnie inspirujemy. Tak. Ty zaczęłaś. A może to nie ostatnia nasza rozmowa, zobaczymy. Zapraszam. Ja bardzo lubię z tobą rozmawiać. Tak, przed kamerą i bez. Tak. Więc to zobaczymy, czy się nagrało, bo ja zawsze mam stres. A ta czerwona lampka to nie znaczy, że się nagrało? Tak, ale wiesz, to wiele może się zmienić. Bardzo dużo czasu, przysłuchiwałam go je milion razy, żeby wprowadzić jakieś swoje uwagi i polubiłam swój głos w nagraniu. Tak, masz świetny głos. Dzisiaj nagrałam jeszcze rano, jak napisałeś, że będziesz trochę później, i ja nagrałam sobie instastory o skarpetkach i to z głosem i tak wow, już to nie jest tak, że ja słyszę żabę, tylko ja słyszę tam człowieka. Ale wiele osób to mówi, że masz taki miły i ciepły głos i w ogóle... No jesteś taką miłą dziewczyną. W ogóle napisałam do Ady. Dwóm osobom powiedziałam, że nagrywamy, bo bałam się,
powiedzieć, że nagrywamy, że nie wiem, mi coś wypadnie. Aha, no tak. Napisałam tylko dwóm osobom, że nagrywamy. I Ada napisała: zapytaj Karolinę, jak się czuje jako żakardowa królowa. To na pewno nie jest określenie, które ja sobie przypisuję. Jest to bardzo miłe dla mnie, że... Znaczy jest to miłe, tak? Jest to dla mnie nobilitacja, mm-hmm. że wiele osób tak pisze, ale jest to też coś, co mnie tak peszy i krępuje. Rozumiem. Jeśli ktoś tak mówi, że żakardowa królowa, to no ja trochę tak... No jest to miłe, mm-hmm. ale jest to też peszące, bo nie czuję się w ten sposób. Jest bardzo, bardzo dużo osób, które świetnie robi żakardy i pięknie i na wszystkie mm-hmm. sposoby i lepiej i dłużej i ma więcej doświadczenia. Po prostu może pokazuje to mniej lub rzadziej w internecie, więc mniej się wystawia na tą ocenę i to może z tego wynikać. Wiesz co, ja myślę, że twoje to, że ty tak dziergasz, wynika z tego, że bardzo dobrze tłumaczysz i to jest bardzo takie, jakby to powiedzieć, dostępne. Że czuć, że jak coś opowiadasz, to jest proste, fajne i bardzo wiele osób ceni twoje instrukcje. No to fajnie. To tak jakby... że Niko jest... Niko. Dobra, zaraz porządnie zaczniemy ten podcast, słuchajcie, wstępik jakby coś. Ale że Niko jest swetrem na pierwsze udziergi żakardowe, moim zdaniem. Starałam się. Na pewno mam też coś takiego w sobie, że jak robię jakąś instrukcję, to staram się, żeby te przejścia koloru były krótkie, bo wiem, że jeśli ktoś będzie pierwszy raz robił coś żakardowego, to będzie bardziej zadowolony z efektu swojej pracy. I przez to może niektóre żakardy, które są takie bardziej, nie wiem, rozbudowane, ten wzór jest jakimś większym rysunkiem i tak dalej, mogą być piękniejsze i lepiej na tych swetrach wyglądać, no, jakieś, nie wiem, koniki, coś tam i tak dalej. Boże, ja ostatnio widziałam taką, przepraszam, że będę widziałam taką ośmiornicę przez całość na rysunku. Tak. I to super wygląda, tylko osoby, które będą to robić pierwszy raz, mogą się... Może to być dla nich... Efekt może nie być taki zadowalający od pierwszych okrążeń. I to chyba no o rozumiem, to też tak, chodzi. No to jest taki... Jak ja dziergałam, wiele razy to podkreślam, ale że jak dziergałam Niko, to było jak taniec, bo były te powtórzenia jak samba, kutki, rumba, 2-3, 2-3, 2-3, 1. No, no tak, dobra. No, tak, dobra. Nagrywa się wcześniej, ale no, możemy teraz zacząć, co? Dobra. Witajcie w nowym odcinku Lusia Nic. Dobra, jeszcze raz widzisz, tak to wygląda.